Witajcie w transmisji na żywo, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat bruksizmu, zgrzytania, zaciskania. A moim gościem będzie dr Monika Olejniczek, która jest lekarzem stomatologiem kliniki Unident Union. Na co dzień tworzy holistyczne plany leczenia i prowadzi pacjentów z zakresu ortodoncji, stomatologii estetycznej i protetyki. I z dr Moniką Olejniczek już raz spotkaliśmy się podczas live'a dotyczącego tematów związanych z ortodoncją i wtedy uzgodniłyśmy również, że porozmawiamy na drugi temat, jakim jest bruksizm. Jest to dość często występująca przypadłość, można powiedzieć, że to jest choroba XXI wieku i dzisiaj porozmawiamy na temat tego, co można zrobić. Botoks, szyny relaksacyjne, odbudowa zębów. Skąd to się bierze, czym się różni zgrzytanie nocne od zaciskania w ciągu dnia? No bo jednak tu bardzo często też mówicie, że na przykład nie zgrzytacie, nie zaciskacie, nic wam na ten temat nie wziąć. I czy tylko i wyłącznie jest to związane z bruksizmem, czy jest jeszcze jakaś przyczyna? Także dzisiaj zapowiada się bardzo ciekawy temat. Witam cię, Monika. Dobry wieczór wszystkim. Cześć, Monika. No to co, to lecimy z tematem bruksizmu. Powiedz może, Monika, co to jest ten bruksizm i czym to się różni na przykład, wiesz, od zaciskania, tego, że ktoś w ciągu dnia trenuje sobie żwacze. Czy bruksizm to jest zawsze coś, co jest w nocy, nieświadome? No więc tak, musimy rzeczywiście, bo do worka bruksizm ostatnio pacjenci, ludzie wrzucają wszystkie problemy związane ze stawem, czyli wrzucamy tego zaciskanie zębów, bóle stawów, klikanie, zgrzytanie, starcia zębów, to wszystko jest w worku bruksizm. No nie do końca tak jest. Musimy mieć świadomość, że bruksizm, czyli nieświadome zgrzytanie zębami w nocy, w dzień również. Może być to bruksizm tylko nocny, gdy nie jesteśmy świadomi. Może być również bruksizm dzienny, gdy pacjenci są tego świadomi. Natomiast tak naprawdę sam bruksizm, czyli samo zgrzytanie zębami, nie jest do końca takie złe dla naszego stawu. Czyli nasz staw lubi ruch, jak każdy zresztą staw. Gorszym scenariuszem jest moment, w którym my zęby zaciskamy w nocy i dochodzi do długotrwałego, czasami w sekwencjach, czasami tylko przez pewien okres czasu w nocy, zaciśnięcia zębów, co powoduje kompresję w stawie skroniowo-żuchwowym. Pacjenci czasami budzą się rano, już z bólami głowy, budzą się i mają takie typowy poranny klik, który później w ciągu dnia zanika. Czyli gdy całą noc jesteśmy w takim zacisku, ten nasz staw nie jest w ruchu, ta maziówka, ten płyn maziowy, który wytwarza maziówka, nie jest rozprowadzany po powierzchniach stawowych. I rano po prostu to się wszystko nam tam rozkleja i po paru ruchach żuchwą, gdy tam ten płyn maziowy jest rozprowadzany po powierzchniach stawowych, te delikatne klikanie nam, te klikania, szeleszczenia nam mijają. I oczywiście to jest trochę taka kaskada, bo niektórzy mogą zgrzytać zębami całe życie, gdy tylko zgrzytają, nie zaciskają zębów, natomiast nigdy też nie wiemy, czy pacjent tylko zgrzyta, czy tylko zaciska, bo bardzo często pacjenci czasami zgrzytają, czasami zaciskają, więc ciężko to wyłapać u danego pacjenta. Wiadomo, jeżeli widzimy rozległe starcia zębów, no to wiemy, że pacjent zgrzyta zębami, no ale jeżeli się równocześnie uskarża na bóle głowy, na klikanie, na gdzieś tam bóle w stawie, no to wiemy, że też zapewne, oczywiście musimy pacjenta zbadać wcześniej, jest to wynikowa zaciskania zębów w nocy, bardzo często. No tak, bo wiesz, niektórzy mówią, ale mnie tam małżonek podsłuchuje i mówi, że tam nic nie zgrzyta, tak? Czy to oznacza na pewno, że nie mamy bruksizmu? No bo tak jak mówisz, możemy zaciskać całą noc, po prostu ostro walczyć. Tak, ja też zawsze mówię, to po pierwsze, małżonek nie siedzi nad nami z uchem, tak? I nie nasłuchuje się, czy bo to nie zawsze jest takie spektakularne zgrzytanie, że pół domu to słyszy. Czasami to zgrzytanie występuje w określonym czasie w nocy i jest to kilkunastominutowy, załóżmy, okres czasu. I to rzeczywiście samo zgrzytanie ewentualnie może ktoś słyszeć, a może nie słyszeć, natomiast zaciskanie nikt nam już nie usłyszy. Trzeba też mieć świadomość, bo pacjenci idą do ortodonty, do protetyka i chcą wyleczyć bruksizm,
i chcą pozbyć się klikania. No i to nie jest do końca tak, bo bruksizm jest, zaraz o tym porozmawiamy sobie, co to, co powoduje bruksizm, co jest przyczyną bruksizmu, natomiast między innymi oczywiście, bo to jest wieloczynnikowy niestety problem, to jest tendencja, którą albo ludzie mają, albo jej nie mają. I jeżeli jest to sposób na radzenie sobie z emocjami, no to my się z tego już nie wyleczymy, bo zawsze jak dotknie nas sytuacja stresowa, to my zawsze później będziemy nocy zgrzytać. Ja jestem taką pacjentką, pomimo tego, że jestem, mam zgryz wyleczony, jestem, mam prawdopodobną wysokość zwarcia, wszystko jest ok na co dzień, no to gdy mam wzmożony wysiłek w pracy, gdy mam bardzo intensywny tryb życia, no to okresowo rzeczywiście ten problem z zaciskaniem zębów mi się pojawia. I rzeczywiście pojawia mi się poranny klik, który muszę rzeczywiście wtedy moje stawy ponawilżać. Oczywiście staramy się z tego, może nie leczyć, ale zapobiegać tym przykrym objawom bruksizmu, czyli musimy zadbać, i to już zaraz pewnie do tego dojdziemy, ale o to, co suplementujemy przed pójściem spać, o to w ogóle, jak wygląda nasz cały dzień, o to, o której chodzimy spać. To zaraz jeszcze sobie będziemy o tym mówić, bo tego jest tak dużo, że nie chcę pytań teraz o tym opowiadać. Tak. Monika, czy ty tam czymś stukasz o blat? Przepraszam. Nie, w sumie nie, ale będę mnie gestykulowała, to może będzie mniej. Wiesz co, pytam, bo później umieszczam to jeszcze też na Spotify'u, a tam później te mikrodźwięki są wyłapywane. Dobrze. Staraj się tutaj gestykulować na górze. A to chyba zegarek uderza o blat w takim razie. No, ale nie będę już tutaj nic. O, założę sobie bluzę na garstek i nic nie będzie słychać. No dobrze, czyli mniej więcej wiemy, co to jest bruksizm, wiemy, co to jest zaciskanie, wiemy, że nie zawsze to takie zgrzytanie, bo u dzieci ewidentnie to słychać, ale też nie chciałabym bardzo dzisiaj się nad dziećmi pochylać, lecz nad dorosłymi, żebyśmy ten temat sobie jakoś tak zamknęły, bo u dzieci wydaje się to dużo prostsze, często są to pasożyty i często po wyleczeniu pasożytów faktycznie następuje cisza. Natomiast to, czy dziecko zaciska, to tego rodzic też pewnie nie będzie wiedział, bo tak jak mówisz, no nikt nie stoi i nie patrzy cały czas, tak? Ale powiedz mi, czy są jakieś badania, bo słyszałam, że są takie ośrodki w Polsce, które to dokładniej diagnozują, jeżeli chodzi o poszczególne napięcia w różnych miejscach, dzięki czemu można by było stwierdzić, o, ty jednak jesteś pacjentem, który ma tutaj wzmożone, bo że nie chodzi tylko, wiesz, o mięsień, bo mięsień jakby możesz sobie wykształcić bardziej lub mniej. Tak jak niedawno rozmawiałyśmy podczas live'a z panią doktor, która zajmuje się dziećmi, i ona mówi, że dzisiaj mamy tendencję do jedzenia miękkich rzeczy, a kiedyś jedliśmy twarde rzeczy. I jak jedliśmy twarde, to żwacze mieliśmy dużo bardziej wykształcone niż dzisiaj, wiesz, rureczki, smoothiesy i wszystko w ten sposób, no to ten żwacz nie wykonuje żadnej pracy. Ale czy są jakieś narzędzia, dzięki którym jesteśmy w stanie zbadać na przykład, wiesz, tą moc, to napięcie, czy dochodzi do spoczynku, czy ten mięsień jest w stałym napięciu, czyli czy my jesteśmy jakby cały czas pobudzeni. Nie ma do końca za bardzo to sensu, ponieważ na pewno badanie takie dosyć rozległe, fizjoterapeutyczne jest bardzo wskazane, gdzie badamy nie tylko same mięśnie żwacze i mięśnie skroniowe, które można by pomyśleć, że wydają się być najbardziej odpowiedzialne za problemy ze stawem, za bruksizmem. Natomiast trzeba zbadać też mięśnie potyliczne, mięśnie mostkowo-bojczykowo-stukowe. I czasami ten ból jest naprawdę promieniujący. Czasami pacjenta chwycimy za mięsień mostkowo-bojczykowo-stukowy i nagle ból się pojawi w stawie. To jest, wtedy widzimy, że problem jest nie w stawie do końca, a ma swoje źródło też w spięciach. Jest to ból mięśniowo-powięziowy, który wymaga już fizjoterapii. Też takie badania wydają mi się bardzo mało... nic za bardzo o mnie mówią, ponieważ tak jak wcześniej ci powiedziałam, na to, czy zgrzytamy zębami, wpływa to, jaki mieliśmy dzień na przykład, albo jaką mamy w tym momencie dietę. No to jeżeli do badania dojdzie po okresie, gdy jestem po na przykład urlopie i nie wiem, pracuję kilka godzin dziennie, to pewnie te wyniki będą zaburzone, niż później wpadam w rytm pracy, tak jest. Jem tak, a nie inaczej. No i to jest bardzo labilne i pacjenci rzeczywiście mają różne okresy w swoim życiu po prostu, gdzie czasami zaciskają
I coś czasami zaciskają mniej. No i to, czy nam dany mięsień jest w spięciu, czy nie, no to nie potrzebujemy żadnych aparatur do tego, bo tak naprawdę badanie fizykalne nam to już pokazuje, bo widzimy albo jego przerost, albo jego bolesność, tkliwość. I te dwie rzeczy, wiesz, też nie zawsze mięsień musi boleć, gdy jest przepracowany. Nawet my czasami chodzimy na siłownię, to jest dokładnie ta sama jakby patogeneza. Chodzimy na siłownię, ćwiczymy, jesteśmy cali pospinani, nie zawsze te mięśnie nas bolą. No ale gdy bolą, to wiemy już na pewno, że problem jest mięśniowy. I dlatego tutaj tak ważne jest, ja pacjentom na konsultacjach zawsze mówię, że okej, ma pan starte zęby, będziemy je odbudować, będziemy zmieniać zgryz, będziemy leczyć się ortodontycznie. Natomiast to jest to, nad czym ja mam kontrolę i co ja mogę panu zaproponować. Drugą kwestią jest to, jak się zajmie panem, panią osteopatę, fizjoterapeutę, jak będzie niwelować te wszystkie przykurcze, które są i być może będą się jeszcze eskalowały z racji z tytułu leczenia orto. Trzecią rzeczą jest kwestia naszej higieny snu i higieny życia. Czyli o której chodzi pani spać, bo jak ktoś mi powie, że chodzi o pierwszej spać, no to ja nic nie będę, za dużo nie zmienię w odczuciach bólowych pacjenta, bo jest dużo badań, w których sam stosunek REM do non-REM pokazuje, że te odczucia bólowe są większe albo mniejsze. Pacjenci, którzy nie wysypiają jakościowo, te odczucia bólowe mają zawsze większe. To jest to. Kolejna rzecz to melatonina, czyli nasze tak naprawdę jelita, czyli pójdę jeszcze wcześniej, czyli serotonina, która jest wydzielana, która jest produkowana w jelitach. I teraz jakby zaczynając to stąd, może te dzieci te robaki, te pasożyty. Gdy mamy stany zapalne jelit, dochodzi do zaburzenia produkcji serotoniny, która później nie przechodzi tak sukcesywnie w melatoninę i ten sen mamy zaburzony. I tu kolejna droga, która może nam zaburzać ten sen, co bezpośrednio wpływa na problemy ze stawem, na zgrzytanie zębami, zaciskanie i tak dalej. Więc zawsze pacjentom tłumaczę, że bardzo ważne i tak samo ważne jak leczenie stomatologiczne jest popracowanie nad całym swoim troszeczkę zmianą lifestyle'u, czyli suplementacja to jest raz. Tutaj mamy je, zresztą od siebie mam przepisaną, L-teaninę, i aszwagandę, i magnez. Ja pacjentom często zalecam też walerianę po prostu. Olejek CBD czasami na pacjentów też bardzo fajnie działa. Jest tego naprawdę sporo i widzę po pacjentach, że na różne osoby działają różne substancje. Na niektórych idealnie waleriana, super, bo jest najtańsza, dostępna w każdej w aptece, a na niektórych absolutnie nie. Na niektórych olej CBD. Na mnie olejek CBD w ogóle nie działa i też pomimo tego, że brałam go już regularnie, to nie było tylko takie jednorazowe chęci, bo trzeba wiedzieć, że nie każdy suplement, praktycznie większość nie działa od razu, tylko trzeba je w jakimś tam toku dłuższym brać. To już jakby to działa, okej, ty pewnie zaraz nam o tym więcej powiesz. No i to jest kolejna rzecz. Trzecia to jest nasze światło niebieskie, które jesteśmy tutaj cały czas, jest godzina 20 i rzeczywiście mamy tutaj iPhone, a tutaj mam komputer, tu mam światła i nasz organizm nie do końca wie, że jest zbliża się pora spania. W związku z A tym wiem. ta melatonina naturalnie nie jest tak wydzielana, jak powinna się wydzielać. I dlatego bardzo fajną opcją są te okulary, które blokują to światło niebieskie. To są te takie okulary z pomarańczowymi szkiełkami, więc jak ktoś jest osobą rzeczywiście pracującą gdzieś tam do wieczora, bądź korzystającą z, nie wiem, komputera, z telefonu, no to takim lifehackiem lekkim są te właśnie okulary blokujące te światło niebieskie. To jest to. No i kolejna rzecz, aktywność fizyczna. Kiedy tą aktywność podejmujemy, czy jest to aktywność poranna, do czego zawsze pacjentów namawiam, żeby wstawać rano, rano biegać, rano wykonywać swoje treningi. Ja się staram. Całe życie korzystałam z siłowni całodobowych i jeszcze będąc na studiach, to był idealny dla mnie time, bo godzina 22, a ja jedna siłownię. No, jakby poszłam po rozum do głowy i nie jest to najzdrowsze dla naszego organizmu, ponieważ gdzie to jest jakaś regeneracja? My niby wracamy do domu i pacjenci mówią, ale ja jestem taka zmęczona, idę od razu spać. No dobrze, my jesteśmy zmęczeni, ale nasz kortyzol jest w górze, adrenalina jest w górze i tutaj zaczyna się nasza praca mięśni wtedy bardzo duża. Oczywiście nie u każdego, no bo różnie mamy, każdy organizm jest inny i różnie sobie radzimy ze stresem, mamy przecież samą naszą regulację. Natomiast
Jest to bardzo ważne. Muzyka, jakiej słuchamy przed pójściem spać. Jak ktoś lubi metal i od godziny 18 wchodzi do domu i włącza sobie na pełny regulator taką heavy metalową muzykę, no to to też jest takie dyskusyjne. Albo Netflix do późna oglądany. No i w ostatnim mierze nasza, ale w ostatnim, ale bardzo ważna, czyli dieta. No bo jak mówimy o stanach zapalnych jelit. Jeżeli stan zapalny w jelitach powoduje produkowanie cytokin prozapalnych, to, co pomówiłam, to powoduje nam wzrost temperatury wysokości ciała, co zaburza nam jakość snu, no bo wiemy, że jakościowy sen jest wtedy, kiedy nam ta temperatura trochę spada. Dlatego też ta nasza sypialnia powinna być ciemna, powinna być wywietrzona wcześniej, wtedy mamy możliwość większej regeneracji w nocy. No i o tym może tak mówić i mówić, ale to jest bardzo ważne i na całe szczęście już coraz więcej osób, bo zawsze każdy myślał, dalej tak, to prawda, ale bruksizm to nie jest stricte problem tylko i wyłącznie stomatologiczny. Tutaj powiedziałabym, że problem stomatologiczny i ta szyna relaksacyjna to jest jakiś taki, wiesz, jakieś takie 30% tego, co trzeba zrobić w tym temacie, żeby się z tego wyleczyć. Już sama wiesz, same nawet automasaże, czyli raz, że fizjoterapeuta, który nas profesjonalnie, wiesz, rozmasuje i te punkty spustowe wszystkie rozpracuje, no ale trzeba też wiedzieć, co my mamy w tej jamie ustnej, co my mamy, jaką mamy anatomię. Warto, nawet jeżeli jesteśmy osobami niemedycznymi, zobaczyć sobie w internecie, mamy przecież internet, jak są zbudowane, jak ta nasza twarza czaszka zbudowana, gdzie jest mięsień skroniowy, jak można je masować, poznać, kiedy nas coś boli, kiedy nie boli, czy w danych, po danych, nie wiem, trybach pracy, czy nie wiem, życia jesteśmy bardziej obolali, czy mniej. Jakby trzeba się troszeczkę nauczyć swojego organizmu, bo jak sami się nie będziemy diagnozować na bieżąco, no to, to daleko, dalekobieżnie patrząc, nikt za nas tego nie zrobi, a stomatolog, który wie, jak zbadać mięśnie, oczywiście może to zrobić, fizjoterapeuta tak samo, kwestia szyny relaksacyjnej okej, albo jako przygotowanie do leczenia orto, albo do leczenia protetycznego, albo po prostu jako szyna relaksacyjna, natomiast sama szyna nic nam za bardzo nie pomoże. No właśnie, to jest coś, co, z czym ja mam duże doświadczenie i tak, wiesz, nie chciałabym ci skradać show, ale mnie tak kusi, żeby poopowiadać, bo jednak widzę te komentarze, które się pojawiają, widziałam też wcześniej pytania, które były. Wiele osób zarzuca, że maszynę i nie wyleczyło bruksizmu. I wiesz, to jest coś, dla mnie to jest tak, jakby ktoś powiedział, ale łyknęłem te tabletki polecane w telewizji, a moja wątroba wciąż ma problem, tak? Albo tak jak dzisiaj rozmawiałam sobie z diagnostą i on mówi, że on chyba potrzebuje urlopu, bo on po prostu nie daje rady psychicznie, bo przychodzą do niego pacjenci i mówią, panie doktorze, jak to możliwe, że mam stłuszczoną wątrobę, jak ja nie jem tłusto? I on za każdym razem ma tłumaczyć tym ludziom, to on mówi, że po prostu to jest niemożliwe, to jest tak głęboko zakorzenione w ludziach. I my chyba cały czas szukamy takich prostych rozwiązań, bo my oczekujemy, że wiesz, założysz szynę i problemy się same rozwiążą, tak? To tak jak ja mówię, jak dzieci odstawiają do dietetyka, proszę mi to dziecko odchudzić. I problem ma się sam rozwiązać. My szukamy prostych rozwiązań. Dobrze powiedziałaś, to jest to jest problem interdyscyplinarny. To, tak, to nie ja wiesz, jest mogę kwestia szyny. Nie jest. Wiesz, i może ludzie nie wiedzą, ale i ty jesteś bruksistką, i ja jestem bruksistką. I mamy z tym jakiś tam problem, którym trzeba się po prostu opiekować. Ja na przykład teraz mam intensywny czas pracy i przynajmniej no, cieszę się, że wiem, za jakie sznurki mogę pociągnąć, żeby jak najmniejsze mieć objawy tego bruksizmu, bo wczoraj byłam na terapii czaszkowo-krzyżowej u osteopaty naszego. Ciebie jeszcze pytam, czy dobrze biorę suplementy, czy jest wszystko ok, czy coś inaczej mogę zmienić. O godzinie 21 jestem w łóżku i dzisiaj odwołałam poranny trening, co prawda wiedziałam, że nie miałam go przez tydzień, ale z racji tego, że jednak regeneracja musi być po czasie ciężkiej pracy, to zrywanie się rano na trening jest mniej ważne niż to, żeby się po prostu wyspać i żeby dać naszemu układu nerwowemu się zregenerować. Trzymam też dietę. Miałam dzisiaj wątróbkę na obiad, którą mi zalecasz z racji żelaza. No i zjadłam. Także widzicie, to jest tak, że to jest po prostu praca taka, bo chciałoby się jednak zrobić coś innego czasami, a
wiemy, co nam szkodzi, co nam pomaga i trzeba po prostu pomimo braku czasu jednak tak sobie organizować to życie, żeby sobie pomagać, bo okej, szyna szyną, ale wiecie, to jest kwestia, bruksizm jest najbardziej może widoczną rzeczą, bo zgrzytamy zębami, bolą nas mięśnie żwacze, boli nas głowa, tak, że słyszymy szumy w uszach, przeciążenie stawów, jakieś piski, natomiast jakby możliwych objawów w organizmie, których my nie widzimy, jak na przykład spadek odporności, no tego my nie widzimy i nie możemy skorelować z danym trybem życia, tylko po prostu po roku zauważamy, że częściej chorujemy. A to też jest wynikowa tych wszystkich rzeczy, o których cały czas opowiadamy, więc ten live mógłby się nazywać bruksizm, ale też jak po prostu żyć zdrowie. I w ogóle, wiesz, twój Instagram co dzień jest, mógłby się nazywać to wszystko, co robię, pomaga w bruksizmie i w ogóle w zdrowym życiu, jak być zdrowym i jak, tak jak jest. Zdrowiec, prawda? I to jest ważne, bo ludzie o tym zapominają. Oczywiście też, jeżeli jest problem z zębami, jeżeli te zęby są mocno starte, jeżeli mamy już kompresję w stawie skroniowo-brzuchowym, jeżeli mamy zaniżoną wysokość zwarcia, no to ta medytacja przed pójściem spać, L-teanina, okulary mogą nam nie pomóc, bo co się zadziało, no to się już nam zadziało, już jakieś tam zmiany nieodwracalne nastąpiły i tutaj ingerencja stomatologa będzie konieczna, ale tak jak mówię, to wszystko musi razem zaistnieć. Tak, ale to właśnie to, co ty mówisz, to już jest konsekwencja, to już jest zniszczenie, które nastąpiło. To jest taka sytuacja, jak my mamy jakiś problem, jakieś napięcia i w wyniku tych napięć na przykład uszkadzamy sobie kręgosłup. I teraz rozwiązaniem nie będzie do końca, nie wiem, masaż, tak? On nam pomoże, ale uszkodzonych kręgów nam nie naprawi. I to jest bardzo ważne, żeby w temacie bruksizmu rozróżnić pewne rzeczy, że jest pierwotna przyczyna, a wierzchołkiem tego wszystkiego jest, czyli objawem, jest to, że zgrzytamy, że zaciskamy, ale my tak samo na co dzień tu się spinamy, podnosimy barki do góry, garbimy się, zamykamy się, przez to mamy uciśniętą przeponę i mnóstwo innych rzeczy, które się dzieją w naszym organizmie. Więc zgrzytanie zębami, zaciskanie, to jest tylko fragment tego wszystkiego i to jest ważne, żeby sobie to uświadomić, że szyna nie naprawia tego, że ty źle śpisz, że się nie relaksujesz, że masz stresującą pracę, może jakieś stresujące relacje, może nie masz właściwych relacji, może nie uwalniasz emocji, może masz niewłaściwą dietę, nietolerancję, pasożyty, nie robisz dwójeczki codziennie, masz toksyny w organizmie. No to szyna tego nie rozwiąże. Szyna osłania nam tylko zęby, sprawia, że one się tak nie ścierają w nocy, tak? No ale jak w dzień dalej sobie funkcjonujemy w takim zgrzytaniu czy zaciskaniu, no to również w dzień będziemy przecież te zęby sobie ścierać. Tak. Tutaj widzę fajne pytanie i chciałam do niego nawiązać odnośnie tężyczki. I tutaj rzeczywiście pacjentów często mocno zaciskających, u których terapia standardowa, czy wdrożenie właśnie tej higieny życia, suplementacji, terapii stomatologicznej nam nie działa, no to warto zbadać też tężyczkę, czy jest to tężyczka utajona. Takie badania to już ty zaraz nam opowiesz, robi się u neurologa i rzeczywiście pacjenci z tężyczką utajoną bardzo często pretendują tego, że tymi żwaczami mocniej pracują w nocy i są to bruksiści, więc czasami bez tego klocka nie jesteśmy w stanie ogarnąć bruksizmu, ponieważ można po prostu brakować pewnej suplementacji, żeby tą tężyczkę ujarzmić. Dużo neurologów mówi, że tego, taka jest pani uroda i tego się nie leczy, no ale wiemy, że się da wyprowadzić tężyczkę. To powiem ci, temat tężyczki to jest bardzo długi i rozległy temat, bo sama diagnoza tężyczki niczego nie rozwiązuje znowuż, dlatego że neurolodzy rozkładają ręce. I w rodzinie też mam taki przypadek tężyczki, która w badaniach jest brakiem tężyczki. Czyli próba tężyczkowa w EMG wychodzi dodatnia, wyjątkowo dodatnia wręcz, więc wydawałoby się, że znajdziemy jakieś niedobory elektrolitów. Tymczasem i jawne niedobory, i te w erytrocytach są prawidłowe poziomy, więc nie ma tu żadnych niedoborów. Wszystkie wyniki badań, w tym parat hormon tarczyca, wszystko wychodzi prawidłowo. Dla lekarza jest to ewidentnie problem z głową, tak? Więc tutaj zostanie włączone leczenie na pewno również przez psychiatrę. Natomiast wiesz, podawanie wtedy elektrolitów, pytanie, co podawać, bo
Ty powiedziałaś o magnezie i bardzo często się mówi o magnezie, ale wiesz, że przyczyną nadmiernych skurczów może być również niedobór wapnia. I to jest bardzo ciekawe, że nam się wydaje, że magnez rozkurcz, a wapń to skurcz. Tymczasem w tężyczce dochodzi czasami do niedoboru wapnia i tam również dochodzi do nadmiernych skurczów. Także to jest temat dość trudny. Może nam brakować potasu, sodu. Wiele osób sobie ogranicza sól dzisiaj. Wiele osób przechodzi na diety ketogeniczne, co też warto powiedzieć. I na początku diety keto bardzo często występują niedobory elektrolitów, dlatego że my się pozbywamy nadmiaru wody z organizmu i wtedy również może dojść do większych napięć w organizmie właśnie z tej dysfunkcji elektrolitowej. Więc tu oczywiście elektrolity mogą pomóc, ale powiedziałabym tak, ostrożnie z samym magnezem, bo mamy trochę tendencję do przydawkowywania magnezu, a nie wiemy, jak stoi w proporcji do wapnia w naszych erytrocytach. Więc ja bym bardziej sugerowała, żeby pilnować trochę tego wapnia, żeby te proporcje nie były tak mocno zaburzone. Zadać pytanie, czy ktoś je nabiał. Czy przyszedł stricte na dietę keto, ale bez nabiału i suplementuje przepraszam, magnez. No to może się okazać, że tego wapnia mu brakuje, bo nie ma go wystarczająco dużo, tak? Nie spożywa nabiału, nie pije wody wysoce zmineralizowanej i zaczyna nadużywać magnezu. Więc ta równowaga w komórce może być w pewnej dysfunkcji. Natomiast jak już poruszyliśmy temat tężyczki, wiesz, pierwotna przyczyna może leżeć w boreliozie, Bartonelli, Babeshi i tak dalej, a Bartonella i borelioza również mogą powodować i napięcia, i bóle zębów, więc mogą nam tutaj imitować różnego rodzaju problemy stomatologiczne. Tak, dokładnie. I wiesz, i tak jak już mówisz o pasożytach, tak, bo świat stomatologiczny jawnie mówi, że absolutnie pasożyty nie są skorelowane z zgrzytaniem zębami. To są jakieś takie przez naturoterapeutów stwierdzenia, absolutnie podparte naukowo. Natomiast wiemy już, że podparte naukowo jest to, że stan zapalny jelit powoduje problemy ze snem, a problemy ze snem są ściśle skorelowane z bruksizmem i z TMD, czyli z problemami ze stawem. No i teraz, skoro wiemy, że takie lambie, na przykład pasożyty, powodują stany zapalne jelit, no to jak można, jakby wiesz, to jest, trzeba połączyć tylko kropki. Skoro wiemy, że pasożyt powoduje stany zapalne jelit, no to wiemy, że również może być przyczyną zwiększonej aktywności mięśni w nocy i bruksizmu. To tak właśnie sprostowania, bo może niektórzy mogą być zagubieni, bo smotolog powiedział, że absolutnie to nie są pasożyty, nie? No tak, jak widzę w komentarzach, też niektóre osoby podejrzewam są zagubione tym, że mówimy o tak wielu rzeczach, a spodziewana była jakby jedna rzecz. Powiedz mi, jaka jest przyczyna bruksizmu, to ją rozwiążę, tak? A tutaj nagle się okazuje, że trzeba wziąć całego siebie w swoje ręce. I powiem ci, że ja sama od lat, już mając tu dużą świadomość, szukam tego i nic mnie tak bardzo nie irytuje, jak to, kiedy przychodzę do stomatologa i mówię, że mam problem z bruksizmem i pytanie pada, czym się pani stresuje? No, chciałabym powiedzieć teraz to brzydkie słowo na początku. No, niczym, tak? Ja stosuję zasadę miej wywalone na wszystko, a będzie ci dane. I może rzeczywiście podświadomie coś się w nocy dzieje, natomiast jakby nie mam problemu ze snem. Budzę się wyspana i co? I wtedy powiem ci, że ja też ręce rozkładam, bo się zastanawiam, to gdzie jest przyczyna, skąd to się wzięło. Więc może, powiedz, bo może więcej wiesz na ten temat, czy to może być zakorzenione z dzieciństwa. Nie wiem, jakieś trudne przeżycia z naszego, Tak. to, co się kiedyś wydarzyło, wiesz, i został nam pewnego rodzaju nawyk, może Powiem Ci nasze tak, że mięśnie. wszystkie badania mówią, że po pierwsze, kobiety mają o wiele większe ryzyko zachorowania na różnego rodzaju, no, TMD, czyli choroby stawoskroniowo-szkłowego. Kobiety mają o wiele większą predyspozycję do tego, żeby zębami zgrzytać. Dlaczego? Dlatego, że mają o wiele mniejszą wrażliwość bólową. Kobiety większą mają tendencję do popadania w depresję. I tutaj tak samo można zahaczyć o, to zaraz do tego wrócę, natomiast osoby z PTSD, czyli z chorobą potraumatyczną, syndromem potraumatycznym, również mają zwiększone ryzyko tego, że gdzieś w podświadomości coś jest na tyle zakorzenione mocno, że
ten podświadomy stres jeszcze z lat przeszłych przerzucamy na teraz to, co się dzieje w nocy i jak zębami zgrzytamy. Dlatego tutaj już praca z terapeutą, z psychoterapeutą i szukanie dlaczego, jakaś biologia totalna albo po prostu psychoterapia. Czasami pewne rzeczy, wiesz, to jest tyle głębokie, że ciężko odpowiedzieć jednym zdaniem, bo czasami pewne rzeczy już przerobimy, wiemy, co jest przyczyną, wiemy, co było złe kiedyś, co było dobre dla nas i jak to rzutuje się na nasz organizm teraz, no ale nasz organizm doświadczył jakiejś traumy i pomimo tego, że nasza głowa już to sobie wszystko wytłumaczyła, to organizm ciągle tkwi w tym problemie gdzieś tam, bo został po prostu zraniony kiedyś i teraz tak nam daje o tym znać. Więc na pewno tak. Po pierwsze kobiety, po drugie niestety między 20 a 45 rokiem życia najwięcej kobiet wtedy uskarża się na tego typu problemy. Kolejna rzecz, estrogeny, które też nam nie pomagają w tym aspekcie. Więc te rzeczy na pewno tak. Masaż Kobido, ktoś tu o tym powiedział. Masaż Kobido jest masażem takim mocno oklepującym. Wiadomo, każdy dotyk może być dla nas zbawienny, natomiast tutaj mówimy już bardziej o fizjoterapii, osteopatii, o masażach interwokalnych, masażach, które nam dosyć, nie powiem boleśnie, ale na pewno intensywnie rozmasują dane struktury mięśniowe, dane przykurcze. To nie chodzi tylko o wzmożenie, o przekrwienie, chociaż to też na pewno, ale tutaj trzeba niestety zainteresować się bardziej anatomią, przebiegiem mięśnia, gdzie ma przyczepy i gdzieś tam umiejętniej bardziej porozluźniać mięśnie. Ja bym chciała też tutaj nawiązać do tego, być może, że wiele osób właśnie sobie to myli, bo bruksizm to jest sytuacja, gdzie my zaciskamy, tak, zgrzytamy, pojawiają się nadmierne napięcia. Natomiast konsekwencją mogą być różne rzeczy, które się dzieją w naszym organizmie, ale między innymi to są starcia zębów, obniżenie zgryzu, dysfunkcje w stawie skroniowo-żuchwowym. I teraz ktoś mówi, ale mnie tutaj boli. To jest konsekwencja. Czyli może być taka sytuacja, że ktoś poradził sobie ze stresem, przepracował, wysypia się, zmienił styl życia, wszystko zmienił, ma wrażenie, że jest super, a dalej go boli i myśli, kurczę, coś robię źle. No właśnie, może być sytuacja taka, że on już nie ma bruksizmu, ale zostało mu to, co się wydarzyło pod wpływem wieloletniego bruksizmu, czyli dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego i jakby trzeba to rozdzielić, tak? No, dokładnie. Trzeba też tutaj, bo pytasz o tą kaskadę, co się dalej może zadziać. I rzeczywiście samo zaciskanie zębów to jest jakiś tam objaw i może doprowadzić do, zaraz powiem do czego, a może nie doprowadzić do niczego i to byłoby najbardziej cudowne, że sobie po prostu zaciskamy okazjonalnie i nic nam się w tym stawie nie dzieje. Natomiast jeżeli chodzi do kompresji w stawie skroniowo-żuchwowym. Staw mamy zbudowany z głowy, z kłykcia oraz z dołu stawowego. Pomiędzy nimi mamy krążek stawowy. I ten krążek ma swoją grubość. On jest trochę tak jak taki troszeczkę przewężony na środku, ma jest grubszy na bokach. Natomiast jeżeli długotrwale dochodzi do kompresji, do zaciskania zębów, ten krążek może w końcu nam się wyśliznąć. I za każdym razem, kiedy później otwieramy jamę ustną, dochodzi do powstania takiej lekkiej już przestrzeni i ten krążek nam wskakuje z powrotem i to jest klik. I o ile klik jest na samym początku, to o tyle są lepsze rokowania terapeutyczne, ponieważ wiemy, że te więzadła, które ten krążek utrzymują na swoim miejscu, nie są tak bardzo rozciągnięte, bo to też trzeba powiedzieć, jeżeli już zaczniemy klikać, no to do klikania będziemy mieć predyspozycję już do końca życia, dlatego że ta cała torebka stawowa jest zbudowana z kolagenu, który nie jest sprężysty, on jest nieelastyczny, jest jak skórzany pasek i jak raz już się rozciągnie, naciągnie i przez to wyciskanie tego krążka, on przeciągnie te więzadła i je rozciągnie, to one już zostaną takie rozciągnięte. I pomimo tego, że ten krążek może później się zreponować, czyli ustawić z powrotem na kłykciu, no to później znowu możemy gdzieś tam mieć problemy z zaciskaniem zębów i znowu on może nam z tego kłykcia spadać i znowu może podczas wskakiwania na głowę żuchwy nam klikać.
Im problem jest większy, tym te więzadła bardziej się rozciągają, klikanie następuje coraz później. Tuż później mamy tak naprawdę utratę krążka z przechwytywaniem, czyli w ostatnim momencie nasz kukiec przechwytuje ten krążek. Natomiast możliwe jest też to, że on klika, klika i nagle nie możemy zrobić konkretnego ruchu żuchwą, czujemy mocny ból. Mamy wtedy ostre zablokowanie krążka i wtedy trzeba jak najszybciej jechać do stomatologa, który nam ten krążek będzie potrafił zreponować, czyli ustawić na swoją pozycję. Nie jest to trudne, natomiast trzeba wiedzieć, jak to zrobić. I tutaj bardzo ważny jest czas, bo jeżeli będziemy chodzić z takim bólem i z takim ostrym zablokowaniem krążka przez tydzień, 2 tygodnie, 3, no to z każdym dniem rokowania tego, że ten krążek nam się zreponuje na miejsce, są coraz mniejsze. Czasami pacjent, na przykład gdy pacjent przyjdzie do gabinetu i powie, że no 10 dni temu coś mi nagle strzeliło, na przykład no, ugryzłem mambę, gryzłem ją mocno, zawsze mi klikało i nagle coś mi zacznie strasznie zabolało, nie mogłem do końca otworzyć buzi, nie mogłem tam ruszać w jedną tam stronę i, ale później gdzieś tam masowałem, codziennie sobie to rozciągałem i już mi nie klika. No to już trochę po ptakach, bo krążek jest tam zepchnięty daleko i tak naprawdę musimy teraz liczyć na to, że organizm tworzy takie tkanki podobne do krążka, tak zwany pseudokrążek, czyli tkanki się bardziej pogrubią w miejscu, w którym był krążek i przejmą funkcję tego krążka. Krążek jest już daleko w tyle i nam nigdy już się nie zreponuje, ani nikt nam go nie zreponuje. Jak to się mówi wtedy, ostatnio byłam na szkoleniu zestawu, jest wtedy no krążek, no problem, bo już nam nie klika, nie ma ostrego zablokowania w stawie. Czy coś jest lepsze, czy gorsze? Oczywiście zawsze lepiej, jak ten krążek jest na kukciu, no ale też pacjenci przez wiele lat egzystują z formą pseudokrążka i jest okej. Ale też słyszałam o możliwości ścierania się tego kłykcia. Tak, w momencie, w którym dochodzi do mocnego zaciskania, ten krążek może ulec perforacji, może się przetrzeć i wtedy dochodzi do takiego chorobotania. Tak to pacjenci, no nie tylko pacjenci, bo to jest dosyć słyszalne w badaniu i w otwieraniu jamy, przy otwieraniu jamy ustnej. Wtedy on jest po prostu przetarty. I co z tym zrobić? No nie, za bardzo no, ciężko cokolwiek zaradzić. Ewentualnie są zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego, który się wstrzykuje dostawowo. Natomiast to jest działanie już objawowe, jak wiemy. Krążek nam się tam nie nabuduje znowu, jeżeli chodzi o jego grubość. Co jeszcze może być mylone z klikaniem? Pacjenci, którzy otwierają bardzo szeroko jamę ustną, klikaj na samym końcu i w tym momencie im się wybrzusza tutaj kłykieć. Mamy otwarcie już na więcej niż normalnie rozwarcie każdego zdrowego człowieka powinno być na trzy palce. Trzy palce, własne palce, czyli to nie jest tak, że mam małe dziecko i wpycham mu trzy palce moje do jamy ustnej, tylko chodzi o to, żeby ta anatomia współgrała z anatomią wielkością palców. Natomiast nie jest to zdrowe, żeby codziennie otwierać na szerokość trzech palców. Zdrowe jest otwieranie na szerokość dwóch palców. W momencie, w którym pacjenci otwierają cały czas szeroko jamę ustną, dochodzi do takich kliknięć, takich przeskoków tak naprawdę, to już nie jest klikanie, to o którym mówiliśmy, tylko jest to już nawykowe podwichnięcie żuchwy. Czyli tak naprawdę, jak mówiłam, gdzie jest tutaj dół stawowy, gdzie jest kłykieć, tutaj mamy taki guzek, to ten kłykieć nie zatrzymuje się tu, tylko przechodzi gdzieś tam dalej. I to jest ten klik, no i tutaj już tak naprawdę tylko i wyłącznie fizjoterapia i ćwiczenia z językiem na podniebieniu na przykład, które nam nas oduczają takiego szerokiego otwierania jamy ustnej. I tego nie wyleczymy, bo tu znowu kwestia więzadeł, które są już rozciągnięte i takiego klikania nikt nam nawet na tym czas nie wyleczy, jeżeli będziemy ciągle tak szeroko. I tutaj właśnie chciałam powiedzieć o tych szenach, o odbudowach, bo powiedziałaś, że to jest objawowe, tak? Czyli można sobie tam kwas hialuronowy, a ktoś może się zapytać, no to po co te szyny w takim razie, to po co te odbudowy, tak? Jak już sobie poradziłem z bruksizmem. No bo jakby trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Sobie możesz z nim poradzić lub też nie. Natomiast jeżeli masz dysfunkcję w stawie skroniowo-żuchwowym, to jakby ciężko sobie z tym poradzić, jeżeli nie zostanie przywrócona
fizjologia w jamie ustnej, tak? Czyli prawidłowa wysokość zębów, Tak. prawidłowe przestrzenie. No jak to się wszystko przez lata bruksizmu zapadło, to ciężko jest uzyskać no, taki stan, że tak powiem, w którym nic nas nie boli i czujemy komfort. No, jak już się doprowadzimy do takiego stanu, to zaczyna się, że tak powiem, drogo, nie? Bo to, żeby to naprawić, no to już nie jest tak, żeby sobie tylko szynę zrobić. Trzeba dużo więcej w jamę ustną włożyć. Jakbyś mogła o tym powiedzieć? Oczywiście. Mamy dwie opcje leczenia. Pierwsza opcja, według mnie najbardziej rozsądna, to jest, jeżeli pacjent jest oczywiście bólowy i konieczna jest szynoterapia, nigdy w stanie ostrym nie rozpoczynamy leczenia ortodontycznego, w stanie ostrym nie rozpoczynamy całej rehabilitacji protetycznej i robienia nowych koron, nakładów czy przebudowy zwarcia. Na początku trzeba ten stan ostry ujarzmić, czy to szyną, czy szyną plus farmakoterapią konkretną i zmianą stylu życia. Natomiast później, po uciszeniu tego stanu ostrego, trzeba zastanowić się, co zrobić, żeby do tej kompresji w stawie skroniowo-brzuchowym nie dochodziło. I tutaj mówimy o podniesieniu wysokości naszego zwarcia, czyli to jest podniesienie dolnego piętra twarzy. I co musimy zrobić? Albo leczenie ortodontyczne. No ale uwaga, no nie chodzi o samoszeregowanie zębów, no bo skoro pościeraliśmy mocno swoje własne zęby, już, no to gramy trochę w nierówną grę, ponieważ nawet jeżeli ten zgryz nam ortodonta wyprowadzi, no to cały czas ta wysokość zwarcia nie jest jakoś diametralnie powiększona i jesteśmy ciągle w tym problemie, w którym byliśmy. Dlatego możliwością jest metoda, w której odbudowujemy zęby, które wszystkie są starte, kompozytem, czyli wykonujemy bonding projektowy na czas leczenia ortodontycznego. Dlaczego bonding projektowy? Bo te kompozyty, nad nimi przez w trakcie leczenia ortodontycznego pracujemy. Czyli my w trakcie leczenia jednak na przykład wykonujemy selektywne szlifowanie trochę częściej niż tylko na sam koniec, żeby te powierzchnie okluzyjne do siebie idealnie później pasowały. Wszystko jest wykonywane ręki bądź z szyny. Drugą metodą leczenia jest rehabilitacja protetyczna, czyli wykonanie po prostu koron w łuku górnym, w łuku dolnym. O wiele bardziej inwazyjna, ponieważ jednak te zęby trzeba szlifować. No i jeżeli jesteśmy dziewczynami, mężczyznami lat 30, mamy jedną kanałówkę, no to wszystkie zęby zdrowe, to szlifowanie wszystkich zębów pod korony jest to, ja bym w życiu tak pacjenta nie poprowadziła i nie chciałabym tak pacjenta wyleczyć. Nie podjęłabym się takiego trybu leczenia. Bardziej rozsądne jest według mnie nieinwazyjne podejście, czyli nieinwazyjna odbudowa zębów i później leczenie ortodontyczne na już pełnowartościowych, pełnokonturowych zębach. Natomiast okay, jeżeli nie ma żadnej możliwości, nie wiem, finansowej, na przykład odbudowy protetycznej bądź odbudowy kompozytowej i ortodoncji, no to jest ta szyna już z nami do końca życia. Natomiast to dla mnie... No właśnie, bo to też może być rozwiązanie. Natomiast chciałabym, żeby to też jasno wybrzmiało. Szyna nie leczy bruksizmu, tak? Nie, nie. Szyna rozwiązuje problem tego, że zęby o siebie trą, może rozwiązywać problem taki, że zrobiło się za nisko w jamie ustnej, ale wtedy musi być szyna odpowiednio dobrana do pacjenta, tak? Bo padło też pytanie, czy możemy sobie kupić szynę w internecie, bo takich pełno. Tak, absolutnie nie. Są jakby... Problem szyn jest taki, znaczy problem, może nie problem, szyny są dobre, jeżeli są dobrze dobrane do pacjenta, oczywiście, szyn jest bardzo dużo. Przez lata były mody na różne szyny, natomiast ostatecznie najlepszymi rozwiązaniami według najnowszych doniesień są szyny twarde, które nie są miękkie, dlaczego szyny miękkie nam... Te, o których mówiłem w internecie, no bo nie wyobrażam sobie żadnej innej szyny, którą możemy kupić w internecie, bo szyna miękka jest to maszyna, którą możemy sobie sami dopasować trochę do kształtu zębów. Jeszcze bardziej, no może, przepraszam, jeszcze przepraszam, zachłysnęłam się. Jeszcze bardziej może nasz organizm prowokować do zaciskania tych zębów. Czasami pacjenci, którzy użytkowują nakładki ortodontyczne różnych firm, również uskarżają się, pacjenci, którzy mają tendencję do zaciskania zębów,
na wzmożone napięcia po rozpoczęciu leczenia orto, tylko dlatego, że te szyny są miękkie i powodują, że pacjenci chętniej na nie zaciskają, więc takich pacjentów raczej staram się nie leczyć tego typu szynami. A jeszcze mogłabyś coś powiedzieć o tych twardych szynach, bo spotkaliśmy się z różnymi szynami. Ja w swoim życiu testowałam różne szyny i były twarde na górną szczękę, były specjalne na dolną szczękę, były na dolną szczękę z takim klinem, były na górną szczękę z klinem, ale były też, dla mnie najlepsza, była trzyczęściowy komplet na noc, który był zakładany na górne zęby, na siekacze jedynki, dwójki. I zakładane na boki. I to było na specjalne takie haki metalowe. Genialny aparat, ponieważ on robił też dodatkowo dystans. To nie były takie zwykłe nakładki, gdzie ja nakładką nakładkę tarłam, tylko to mi podwyższało zgryz i ja się po nocy budziłam mega zrelaksowana, bo w nocy cały mój staw dostawał pokarm. On był odżywiany. Tam wreszcie coś się zaczęło dziać. Tak, są to szyny. Nie wiem właśnie, jak w dobie dzisiejszych jakby obostrzeń prawnych, czy ja mogę mówić nazwę szyny, czy nie. Chyba nie mogę tego powiedzieć, ale, no ale są, w sensie jak się taka szyna nazywa, bo to już jest, wiesz, reklamowanie chyba danego produktu medycznego. Natomiast są takie szyny twarde, są one rzeczywiście trzyczęściowe. Trzeba pacjenta tylko dobrze zakwalifikować, bo nie każdemu możemy dać na przykład tylko szynę, tylko tą część przednią, bo jeżeli mamy już bólowego pacjenta w stawie z kłykciami w kompresji, no to ta szyna tylko przednia do noszenia całodobowo na przykład, albo tylko w nocy, może spowodować wzmożenie się tych objawów. Również trzeba uważać na to, że ta szyna, jeżeli jest noszona w nocy, a pacjent mocno zaciska zęby, no to, a jest tylko noszona szyna przednia, to może dochodzić do intruzji dolnych siekaczy, bo cały czas jednak naciskamy dolnymi siekaczami i ten zgryz nam może się delikatnie otwierać. Więc trzeba dopasować, niestety to nie jest tak, że jest jedna szyna, która jest najlepsza, trzeba trochę dopasować ją do danego przypadku, bo nie każda szyna jest dla każdego pacjenta. No właśnie, tu się rozpoczyna problem, bo tylu ile lekarzy, ortodontów, tyle pomysłów na szynę, z którą akurat pracują albo którą uważają, że jest najskuteczniejsza. Wiesz, to jest też tak, że rodzaj szyny to jest raz i czas jej użytkowania to jest dwa. Bo na przykład mamy szyny reponujące żuchwę do przodu, których bardzo lubię moim pacjentom dawać, ale u nich niestety absolutnie nie może być to użytkowanie długotrwałe, bo może dojść do skurczu mięśni skrzydłowych bocznych i pacjent już w takim zagrożeniem zostanie i będzie problem duży, bo czasami nie fizjoterapia nie rozluźni nam tych przykurczy i pacjent ma już zmienny zgryz szyną, by nie w tą stronę, w którą chcieliśmy iść. Z drugiej strony, jeżeli taką szynę nosimy przez jakiś tam delikatny, no i to też jakby zależy, bo jeżeli pacjent ma stan zapalny gdzieś tutaj w maziówce przedniej, czyli w przedniej części stawu, a my damy do tego jeszcze szynę reponującą do przodu, to jeszcze wzmożymy te problemy bólowe. Także no, bardzo ważne jest to badanie jednak pacjenta przed zaleceniem jakiejkolwiek trybu leczenia, bo już samo badanie nam pokazuje, gdzie jest problem. Później, jeżeli rzeczywiście jest duży problem i jeszcze go uzupełnimy na przykład o tomografię komputerową, no to mamy już szerszy obraz tego, co możemy pacjentowi zaproponować. No i tak jak powiedzieliśmy, ta szyna docelowo jest dożywotnia, bo niektórzy mówią, a nosiłem 3 miesiące i mi nie pomogło. To tak, bo ona jakby nie rozwiązuje problemu. Po pierwsze, bruksizmu nie rozwiąże, bo tu musimy popracować przez inne metody i zaraz o tym sobie jeszcze powiemy. Ona rozwiązuje problem, jakim jest obniżony zgryz, tak, wytarte zęby, tak, i kompresja w stawie. To powoduje powstanie tej szpary stawowej, takiej bardziej fizjologicznej i docelowo nie ma niby nas doprowadzić do relacji centralnej, czy tej może pozycji kłykcia terapeutycznej w żuchwie, która już nie maltretuje nam tego krążka, jest tam być może możliwość zreponowania. Czasami, jeżeli klikanie jest bardzo wczesne, jeżeli szybko zadziałamy, nie mówię, że na pewno, ale po takich terapii i po leczeniu to klikanie ortodontycznym, protetycznym, to klikanie może nam ustać zupełnie. Może. No to dobrze, to teraz powiedzmy sobie o leczeniu bruksizmu, bo czy można go całkowicie wyleczyć? Podejrzewam, że ciężko, bo jednak ta pamięć mięśniowa pozostaje, ale co my powinniśmy robić na co dzień? Jakbyś mogła omówić wszystkie metody i toksynę botulinową, i masaż, i osteopatię, i terapię czaszkowo-krzyżową. No bo już o stylu życia powiedzieliśmy,
Co jeszcze mogłoby pomóc rozluźnić te mięśnie, przywrócić prawidłowe funkcjonowanie mięśni? No bo wiadomo, że poprzez terapię na 2, 3, 4 dni, może tydzień, mamy tutaj wszystko poustawiane tak, jak powinno być, więc też dochodzi do takiego rozluźnienia. Mamy kilka, wielu już powiedzieliśmy, powiedzieliśmy o szynoterapii, powiedzieliśmy o suplementacji. Fajnie by było, gdybyś, może ja nie będę tego mówiła, oddam tobie pałeczkę, bo pewnie więcej tutaj wymienisz różnych suplementów, które każdy może brać przed pójściem spać i do tego rozluźnienia może rzeczywiście w większej regeneracji dojść. Natomiast rzeczywiście wspomniałaś o botoksie, czyli toksynie botulin. O toksynie botulinowej, botoksynowa handlowa. Są inne również, jest na przykład azelury, to też jest kolejna nazwa handlowa i jest tego dysport, jest tego sporo, więc już nie reklamuję jednej konkretnej. Natomiast rzeczywiście są badania, które pokazują, że toksyna botulinowa podawana w mięśnie żwa czy mięśnie skroniowe zmniejsza ich aktywność długotrwale. Natomiast trzeba też wiedzieć, że to jest działanie znowu objawowe. I oczywiście, jeżeli jesteśmy w stanie takim bólowym, jeżeli pracujemy nad tym, wiemy, że nie ma tam jakiejś dużej dysfunkcji w stawie, tylko jest to typowo problem mięśniowy, możemy pójść do lekarza i taki zabieg przedsięwziąć. Natomiast trzeba też pamiętać, że toksyna ma swój okres działania, około 3-4 miesiące. Po 3 miesiącach ta aktywność mięśni zaczyna znowu nam wzrastać. I znowu można wrócić problem, więc podawanie toksyny co 4 miesiące nie jest to żadne rozwiązanie, ponieważ nie leczy nam absolutnie problemu. Ale jeżeli zgłasza się do mnie pacjent na rozpoczęcie leczenia, jest to typowo pacjent, który ma bóle mięśniowe, mięśniowo-powięziowe, to wraz z fizjoterapią, wraz z wdrożeniem suplementacji, higieny z trybu życia itd., itd., ten botoks będzie miał rację bytu i wraz na przykład z szyną, jeżeli taka szyna jest akurat do tego pacjenta potrzebna, to ja jestem na tak. Uważam, że jest to dobry tryb leczenia, ponieważ pacjent wyzbywa się bólu, jesteśmy w stanie wdrożyć terapię ortodontyczną, która też na początku może takie przykurcze i takie spięcie nadmierne powodować. I tak naprawdę te napięcia mięśni już nie wracają tak szybko, ponieważ też leczymy pacjentów konkretnymi technikami. Tam mamy rozklinowanie od samego początku leczenia, które również nam zmniejsza tą aktywność mięśni żwaczy. Już później to trochę tak kanapkowo na siebie nakłada się działanie w środku botoksu, później już tego rozklinowania i tak dalej, i tak dalej. No, mów dalej, bo ja bym chciała, żebyś ty wszystkie metody omówiła, bo wy zalecacie też pacjentom i wysyłacie przecież do osteopatki i na pewno są jeszcze jakieś inne metody. Chciałabym, żebyś opowiedziała o wszystkich metodach, jakie jeszcze pacjentowi mogą być pomocne do rozluźnienia mięśni. Tak, na pewno wizyta u osteopaty, fizjoterapeuty, to nie jest ta sama osoba. Osteopata bardzo często jest po fizjoterapii. Nie wiem do końca, jak to jest w naszym kraju, no, ale w wielu krajach jest to różnie rozwiązane. Natomiast inne techniki ma sam fizjoterapeuta, a inne techniki ma już osteopata. Więc warto wybrać się albo do osoby, która ma wiedzę jedną i drugą, albo do dwóch odrębnych osób, które będą działały i pracowały z nami odrębnie. Tu mamy terapię nerwu błędnego u osteopaty, czyli wiadomo, nerw błędny jest naszym najdłuższym nerwem w całym organizmie i tutaj również za cały układ nerwowy jest bardzo mocno odpowiedzialny. Odpowiedzialny i czy to jest terapia czaszkowo-krzyżowa, czy to są i mięśnie, co ja mówię, masaże takie intensywniejsze, to już nam tak naprawdę dobiera terapeuta do tego, z czym do niego się zgłaszamy. Kolejną rzeczą to jest cała suplementacja, czyli tak naprawdę można się skupić tylko na suplementacji oczywiście wieczornej, nocnej, która nam zrelaksuje bardziej mięśnie na noc, ale też musimy wiedzieć, że jesteśmy organizmem, który egzystuje i w dzień, i w nocy. Jeżeli przychodzi pacjent, który ma rozwaloną gospodarkę hormonalną, bo na przykład ma insulinooporność, ten cukier skacze w ciągu dnia, pacjent jest senny, co chwilę na zmianę z pobudliwością i tak dalej, to trudno zalecać mu leczenie tylko suplementacją mocno licząc na to, że to wszystko będzie grało, no bo musimy niestety pacjenta pokierować. Niestety, stety. Pacjenta pokierować. Ja też
Zresztą też to wiesz, jak pojawia się u mnie pacjent i mówi, poproszę jakiś suplement na odstresowanie się, tak? No tak, no dam magnez i to na pewno zadziała. O tak, o, już zadziałało, nie? No to tak samo jest, no, tak jak z toksyną botulinową. Możesz dać tu, okej, okay, tutaj ci się nie zepnie, ale jak wiemy, życie nie lubi pustki, więc zepnie ci się gdzieś indziej, bo następuje metoda kompresji. Tu nie mogło, to tu się podniosło, tak? To tak samo jak dasz w czoło, a zmarszczyć się pod oczami, no. Dokładnie. Więc tak to działa i tak jest z suplementami, no. Co z tego, że ja dam suplement, jak człowiek na przykład się nie wysypia, albo nie dba o to, co je, spożywa jakąś śmieciową żywność, jest zatruty toksynami. Więc suplementy, okej, okay, super, ale do zbalansowania suplement ma tylko wspomóc organizm w jego pracy i sam musi przywrócić wszystko, co jest w tym momencie w dysfunkcji, ale nie rozwiąże za człowieka problemu, nie pójdzie za niego na psychoterapię na przykład, tak? Nie wyśpi się za niego i tak dalej. Więc Iwonko, ja do Ciebie zwrotne pytanie. Mogę powiedzieć, co ja swoim pacjentom zalecam, bo jest to na pewno, mówię teraz stricte o wyciszaniu. Może nie, wracam od początku. Ktokolwiek przychodzi do mnie na konsultację, zaczynam od pytania o badanie na witaminę D3, czy kiedykolwiek było takie wykonywane. Bo pacjenci niestety, pomimo tego, że trąbi się o tej witaminie D3 już wszędzie, nawet w telewizji, co jest wow, ale pacjenci nie wiedzą, że trzeba ją suplementować, a nawet jak wiedzą, to suplementują zazwyczaj za niskich dawkach, a w ogóle to nie wiedzą, jaki mają poziom i czy w ogóle powinni takich dawkach, czy innych i czy w ogóle jest jakaś poprawa, no bo to nie jest takie, to nie jest taka jakby mierzalna rzecz, którą wiemy, że mamy już w dobrym, na dobrym poziomie, możemy to sobie wyczuć, musimy zbadać jednak z krwi, zrobić badanie. I zazwyczaj jak pacjentów rozpoczynam u nich leczenie ortodontyczne, taki pacjent powinien zrobić poziom witaminy D3 z racji tego, że ona jest odpowiedzialna między innymi za metabolizm kości i jeżeli planowane jest leczenie implantologiczne, jeżeli chcemy przesuwać zęby, no to ten metabolizm kości powinien być sprawny. Wiemy, że D3 to jest również odporność i szereg różnych innych rzeczy, natomiast pacjenci zazwyczaj mają albo 30 i niżej, czyli wiem, że jest duży niedobór, albo 19 i niżej, albo w ogóle nie chcą badać i ciągle o tym zapominają, albo biorą 2, 3, 4 tysiące jednostek dziennie i dziwią się, że i ten poziom im nie rośnie. Więc to jest raz. Dwa, nienasycone kwasy omega-3, to jest kolejna rzecz, której... Ja mówię, wiesz, o takich basicach, bo ja wiem, że ja nie wyleczę pacjenta z różnych jednostek chorobowych, nie jestem diagnostą, nie znam się na diagnozowaniu wyników krwi, chociaż bardzo bym chciała i pewnie muszę już zacząć naukę w tym kierunku, ale wiem, co na pewno nikomu nie zaszkodzi, a czego bardzo często brakuje w diecie i to jest D3, to są kwasy omega-3, które działają pięknie przeciwzapalnie ogólnoustrojowo. To jest jakiś antyoksydant i to ma albo witaminę C, albo resveratrol. Albo kurkuminę. No i teraz przechodzimy do kwestii zaciskania w nocy. I tu mamy albo L-teaninę, albo CBD, albo walerianę, albo melisę. Możemy sobie ją pić, super, też bardzo fajnie, ale wiemy, że jedna saszetka zaparzonej melisy to raczej nam nic nie da i musimy sobie kupić to w suszu i zaparzyć w większej ilości. Olejek CBD, no i też nie te 5%, tylko chyba, że źle reagujemy, to możemy sobie zwiększać sukcesywnie te ilości, ale raczej te 25-30%. Magnez na pewno, to jest kolejna rzecz. No i co jeszcze, Iwonko? Na przykład, co uważasz? Zakładamy, ja wiem, że tylko pacjenci często chcą, mamy tu dużo świadomych ludzi, którzy jednak starają się żyć zdrowo, starają się utrzymywać dietę. Co jeszcze, jakie doraźne suplementy na noc w celu ulepszenia regeneracji nocnej byś mogła polecić? Jakbym miała mówić o kościach, to jeszcze bym dodała tutaj koniecznie borkrzem i witaminę A, bo one idą w parze ze zdrowiem naszych kości. To jest absolutny must have. I to bym wszystkim pacjentom ortodontycznym polecała, bo my zapominamy w ogóle o borze i o krzemie. Bor jest w ogóle generalnie genialnym pierwiastkiem, jeżeli chodzi o wsparcie gospodarki hormonalnej, zarówno męskiej, jak i żeńskiej. I tutaj wchodzimy na dawki około nawet 3 mg, żeby to też nie było tak, że jesteśmy całkiem kosmetycznie. Witamina A w postaci retinolu. Dlatego, że ona też wpływa na uwapnienie kości. Omega-3, tak jak powiedziałaś, też bardzo istotne.
I to w kwestii kości. Natomiast jeżeli mówimy o stresie, no to tak powiedziałaś magnez, ale ja bym jednak połączyła z wapniem tutaj, zrobiłabym taką proporcję 2 do 1, jednak postawiłabym na ten wapń, albo zapytałabym o dietę pacjenta, bo jeżeli ktoś faktycznie tam ma sporo tego nabiału, to bym się nie czepiała, jeżeli nie ma, to raczej w proporcji wapń, magnez, żeby jednak te proporcje były prawidłowe, bo to jest jednak regulacja napięcia. Ashwagandha, L-teanina, tak jak powiedziałaś, może tu jeszcze pomóc suplówka jeżowata. Chaga ma działanie też takie przeciwzapalne, czyli te wszystkie takie grzybki Powiedz mi, funkcjonalne. no właśnie powiedz, bo suplówka jeżowata to jest lion's mane, prawda? Potocznie najbardziej znane. Tak. I ja sama się tym zastanawiam. Ja mam to rozpisane na dzień i też gdzieś tam, jak czytałam o ich działaniu, to jest mocno wzbudza te kognitywne reakcje, i mamy poprawę myślenia, skupienia i tak dalej, i tak dalej. Czyli na noc soplówkę jeżowatą też możemy. I to Tak, nie też nic nie możemy. budzi. Nie. Ona bardzo dobrze wpływa na neurogenezę, bardzo dobrze wpływa na jelita, także generalnie super. Ale jeżeli wiemy, że od jelit idzie stan zapalny do całego organizmu, no to powinniśmy się zająć wsparciem jelit. No i tutaj zaczyna się, wiesz, zaczyna ta No tak. suplementacja nam rosnąć, tak? No bo przede wszystkim trzeba by było się pozbyć problemów z pasożytami. Na ten temat był oddzielny live, bo to jest często diagnostyka i z krwi, i z kału, no bo to tylko kał oddać, to niestety szanse mamy małe na to, żeby coś znaleźć. Czasami trzeba włączyć jakąś probiotykoterapię, ale też to, co jest istotne, mnóstwo osób ma dzisiaj nietolerancję histaminy. Jest to związane ze stanami zapalnymi i ta nietolerancja histaminy może być pokłosiem stanów zapalnych, bo wtedy nam się wytwarza więcej prozapalnych cytokin i między innymi również histamina, to tak jak nas coś ukąsi, natychmiast się histamina wydziela, ale histamina też może być pokłosiem tego, co się dzieje w jelitach, czyli jeżeli jest stan zapalny, to się pojawia histamina. I histamina działa wybudzająco, czyli ona nam myli dzień z nocą. Działa to w taki sposób, że rano jesteśmy zwykle senni, zmęczeni, a przychodzi wieczór i jesteśmy nagle pobudzeni, spać nie możemy. To tak często po winie się dzieje, że jak wypijemy lampkę wina, fajnie nam się zasypia, ale później się nagle wybudzamy i już jest koniec spania. Dlatego też alergicy mają duży problem ze spaniem. A jak nie śpimy, to się denerwujemy. A jak się denerwujemy, no to będziemy mieli tendencję na pewno do większego zaciskania. Także tutaj poleciłabym znowu poszukania tych stanów zapalnych. Więc generalnie powinniśmy wdrożyć styl życia antyzapalny tutaj. No bo znowu Wczoraj same miałaś bardzo suplementy fajne. nas tutaj nie uratują. Tak, no wczoraj miałaś też fajnego live'a odnośnie diety GAPS, tak? Więc Tak, dobrze mi przypomniałeś, bo właśnie miałam powiedzieć o tych bulionach. Ktoś tutaj powiedział, że zaczął pić kolagen i przestało go boleć staw. Otóż też rozmawiałyśmy już o tym, że są badania, które pokazują ci, nawet badania wysyłałam, dwa takie tak. artykuły. Także zauważono, wprawdzie to było na myszach, ale zauważono, że picie regularnie bulionu kolagenowego zmniejsza wrażliwość nerwu trudzielnego i może zmniejszyć dolegliwości bólowe wynikające ze stawu skroniowo-żuchwowego. Natomiast też to jest takie, może być trochę złudne, bo to, że nie boli, że ty masz wyższy próg bólu, nie oznacza, że dysfunkcja zniknęła, tak? Bo picie kolagenu nie podniesie zgryzu. Musimy rozróżnić, jakie my mamy problemy. Czy my mamy problem taki, że po prostu zaciskamy, zgrzytamy i rano się budzimy, napięcia karku mamy, boli nas szyja, boli nas głowa, dość często mamy migreny, czy też jest tak, że my mamy regularnie tutaj kliki, strzelanie, przeskakiwanie, kiedy otwieramy buzię, gryziemy, strzela nam, czasami nas boli, w nocy wybudzamy się z bólem, patrzymy w lustro, no zęby są Tak, wyszlifowane, tak? mocno, Ileś nam tych zębów tak. brakuje. To bruksizm wtedy oddziel i staw skroniowo-żuchwowy oddziel, bo to nie możesz już wtedy wrzucać do jednego worka. Bruksizm leczysz poprzez styl życia, wysypianie się, terapię, suplementację, masaż, terapię czeszkowo-krzyżową, Staw to jest różnego rodzaju naprawdę taki. zabiegi, tak? A staw skroniowo-żuchwowy, to znowu tutaj z mojego doświadczenia, wydaje mi się, że pacjenci są czasami oszukiwani przez lekarzy. O No, Jezu. wiem, że tak nie powinnam tego powiedzieć, Zrobiłaś teraz. ale jeżeli idziesz do lekarza, który mówi, ja wyleczę twój staw skroniowo-żuchwowy, ani słowo nie padło na temat obniżonego zgryzu, a on mówi, że wyleczy staw skroniowo-żuchwowy, to się pytam, jak?
Jak? Jedynko, musisz Jeżeli być. masz niski zgryz, Wiesz, jeżeli masz kompresję. muszę tutaj zbanować to, wiesz, bo tak to się tyczy każdej specjalności lekarskiej. To nie jest tak, że ktoś to wziął z czapki, taką metodę leczenia. Był na jakimś szkoleniu, na jakiejś konferencji, ktoś mądrzejszy od tej osoby pokazywał swoje przypadki, że to pomogło, że to działa, i ktoś wrócił do swojej praktyki lekarskiej i zaczął tak leczyć pacjentów. I pewnie jakąś część z tych pacjentów też wyleczył. Wiesz, to nie może być tak, że to jest oszukiwanie pacjenta, bo absolutnie nie. Dlatego tak ważne jest, żeby się szkolić cały czas i to nie w jednym nurcie, tylko w jak największej ilości nurtów, albo szkolenie się u osoby, która też jest, ma otwartą głowę, nie jest wąskotorowo myśląca. Więc to nie jest tak, że wiesz, ci lekarze naprawdę chcą pacjentom pomóc. To nie jest tak, że. Ja bym chciała to zwierzyć, to co ty mówisz. I myślę, że tutaj jest mnóstwo osób, które się przekonało, wiesz, to nie są tanie rzeczy. Ja też pamiętam, te czynniki kosztują mało, tak? Jeżeli ja szynę zakładam 2-3 razy i ona powoduje moje sklinowanie, a nic nie dowiedziałam się na temat, wiesz, ja się dopiero u was dowiedziałam, że ja mam zęby zeszlifowane, że ja nie mam prowadzenia kłowego. Coś mi tutaj przestało grać. Jak wiesz, nagle w Instagramie zobaczyłam, że oni odtwarzają zęby, że plombują je w taki sposób, że te wszystkie tam są zachowane krzywizny, na nich te wgłębienia góry i doliny, a ja mam proste zęby i pierwszy ortodonta nic mi nie powiedział o tym. Kobieta, która powiedziała, że zajmuje się leczeniem stawu skroniowo-żuchwowego, jak ona mi go chciała wyleczyć? Ona by mi go wyleczyła na zasadzie noś szynę dożywotnio, tak? Ale jeżeli ja byłam gotowa nie nosić, to powinnam powiedzieć, wie pani, są jeszcze takie możliwości, że może pani odbudować zęby na przykład, tak? Możemy podwyższyć zgryz, bo tutaj jest problem, bo jest kompresja w stawie skroniowo-żuchwowym. I o to mam tutaj pretensję, że nie ma pełnej informacji, ale być może to jest to, co mówisz, że pojechali na jedno szkolenie, a może trzeba pojechać 4-5 i poznać różne metody i zapytać też pacjenta, na co jest gotowy, jakie ma możliwości i jaką drogę obiera, bo nie każdy pacjent chce przejść długą drogę, tak, i zainwestować w to wszystko. Pewnie, że tak, tylko wiesz, ty też musisz mieć świadomość, że te terapie pewnie zazwyczaj działają na jakąś część, mam nadzieję, że większą część pacjentów danego lekarza. I zawsze w każdej praktyce u nas tak samo, to nie jest tak, że mamy 100% wyleczalność, mamy bardzo wysoką, bardzo wysoką. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak ci pacjenci egzystują w trakcie i po leczeniu, ale nie powiem, że 100% pozbywa się zupełnie problemu, więc bo nie ma takiego lekarza, który ma 100% skuteczności, po prostu nie ma. Jeżeli ktoś przyjmuje bardzo dużą ilość pacjentów, to nie ma takiej możliwości. Jak ktoś leczy, to ma zawsze ten promil, mały procent, mam nadzieję, pacjentów, na których dana wiedza, dana metoda niestety nie działa. Ale też musimy mieć świadomość, że psychika pacjenta to jest bardzo ważna rzecz. Kwestia, czy się słucha tych wszystkich zaleceń, o których mówimy, bo widzisz, bo my tutaj ruszamy dużo tematów, od których już lekarz nie jest do końca zależny i nie jest świadomy tak tego, jak pacjent żyje. Więc wiesz, to jest, jest typ pacjenta, który ma już, jest typem osoby, która ma przewlekły ból i odczuwa go bardzo mocno. Już była u dziesiątek lekarzy i jest bardzo, ma bardzo wysoki próg tej czułości i to jest ten typ pacjenta na przykład, który czuje każdą metkę w każdym ubraniu i ta wrażliwość jest o wiele większa i praca z takim pacjentem na pewno jest większym wyzwaniem niż z pacjentem, który nie ma takiego stopnia czułości na takie... Co? Jesteś takim pacjentem? Wszystkie metki mnie uwierają, wiesz? I będziesz miała tą przyjemność mnie prowadzić. No nic, no będziemy działać, no co? Wszystkie metki muszę wypluć, nawet nie wyciąć, tylko wypluć. Wypluć, no. Więc masz już odpowiedź na to, że jesteś wysoko wrażliwym pacjentem pod tym względem. Tak. I tutaj tak. Ważne takim jest... Takim też wsłuchującym się w siebie, wiesz, ja tam zauważę wszystkie różnice za chwilę, czy mi w tym było lepiej, czy tak, czy tak. To jest dobre i też, wiesz, oczywiście jest potrzebna większa praca, bardziej jakby wnikliwa, natomiast no, nie można się po prostu irytować ani jedna strona, ani druga strona, tylko trzeba dać sobie jakieś tam zaufanie i reagować na uwagi jednej strony i drugiej, prawda? To jest po prostu współpraca, to nie jest leczenie jednej osoby do drugiej, tylko to jest leczenie dwóch osób, jedna jest nadzorująca, ale jest to współpraca. No.
Ja jeszcze też chciałam powiedzieć o swoim doświadczeniu, bo chcę, żeby też to tutaj wybrzmiało, bo ja mam tutaj jedno z takich pytań. Dlaczego po zdjęciu szyny problem nawraca? I akurat do takiego pytania chciałabym powiedzieć, bo tak, jeżeli decydujemy na szynoterapię i nie robimy nic więcej, to najprawdopodobniej no, ta szyna po prostu dożywotnio jest. Wszystko zależy, jaką mamy dysfunkcję, tak? Ale chciałam też powiedzieć o swoim procesie leczenia, bo żeby nie wybrzmiało to tak, że wystarczy, że raz pójdziesz na masaż, albo że raz pójdziesz do osteopaty. Jak byłam u was u Alicji, Alicja mówi, za 2 tygodnie powinnaś tutaj być, bo znowu za miesiąc, jak będziesz, to robimy wszystko od nowa. To wszystko po prostu z powrotem zapomnij, jak miało być, bo Alicja, jak mi to wszystko wymasowała, to mi normalnie łzy z oczu płynęły, bo to było tak bardzo bolesne. Ale co chcę powiedzieć, że ja do swojego osteopaty u siebie na miejscu chodzę raz w tygodniu. Raz w tygodniu jestem u swojego osteopaty i za każdym razem boli mnie tak samo i za każdym razem czuję, że po prostu wszystko znowu mi się to poprzykurczało i robimy różne rzeczy. Czasami jest to terapia czaszkowo-krzyżowa, którą najbardziej ze wszystkich lubię. To jest niesamowite, bo to jest praca na szwach. Tak, to jest praca na szwach. Niesamowite, jak to się wszystko później układa w organizmie. Mniej lubię, bo jest bardzo bolesna, tą terapię transbukalną, czyli wkładanie paluchów do buzi i tam od środka ustawianie, też mega rozluźnienie. I co było ciekawe, że w momencie, kiedy, bo ja miałam wcześniej tylko retainer na dole, na górze nie miałam, i co było ciekawe, miałam szynę, że po takiej terapii na drugi dzień szyna mi nie pasowała, czyli było widać ewidentnie, że zęby się przesuwają pod wpływem terapii. To pokazuje, jak niesamowite rzeczy się dzieją w naszym organizmie. No i też mam często taką terapię polegającą na uciskaniu punktów spustowych, praca na taśmach. To jest raz w tygodniu. Oprócz tego regularnie robię sobie rolowanie, czyli używam tych rollerów z takimi wypustkami, masuję sobie powięzi, czy piłeczka taka na ścianie i wiesz, masujesz sobie te wszystkie przykurcze. U ciebie na stronie jest też fantastyczny automasaż, że zresztą z kodem IVEN jest 30% rabatu na te masaże. Ja je też w opisie tego live'a wkleję. Co moglibyśmy sobie sami robić, tak? To wszystko tutaj my możemy sobie sami rozmasowywać. I to nie jest praca raz na miesiąc, tylko jak z myciem zębów. To jest codzienna praca ze swoim własnym ciałem, a nie, że my sobie tam, a poszedłem, nic mi ten masaż nie pomógł, nic mi ta osteopatia nie pomogła. To jest raz. Dwa, też trzeba pamiętać, że są różni specjaliści. No i jak ktoś był u jednego osteopaty, albo u jednego fizjoterapeuty, albo u jednego ortodonty i jakby stracił nadzieję na jakiekolwiek poprawy tym trybem leczenia, bo po prostu dany specjalista może nie do końca dobrał takie techniki, albo nie do końca miał taką wiedzę i temu okres pacjentowi nie pomógł. Więc jak z każdą dziedziną, powinniśmy szukać, czy to jest ortodonta, czy to jest stomatolog estetyczny, czy laryngolog, czy ginekolog, każdy, powinniśmy szukać, aż dojdziemy do osoby, która ma taką wiedzę, żeby nam akurat nam pomóc. Więc ja na przykład do swojego ginekologa dojeżdżam na po prostu wizyty do Warszawy, bo poznałam wspaniałego ginekologa, doktor Agnieszkę Matysiak, która miała takie spojrzenie i badała u mnie takie rzeczy, której nie badał jeden z lepszych ginekologów w Wrocławiu tutaj. I czuję się zaopiekowana i wiem, też jestem osobą, która lubi bardzo wiedzieć dokładnie, co się gdzie dzieje i dlaczego coś może tak się dziać, a nie inaczej. I już jakby mam na ten temat informacje. Tak samo z laryngologami. Też to, że jeden coś powie, to nie znaczy, że tak jest na pewno. Trzeba powiedzieć drugiego, trzeciego i czwartego. Też byłam u jednego laryngologa miesiąc temu i jestem mówiona na 2 miesiące do kolejnego, żeby jeszcze potwierdzić to i podjąć konkretne działania. Więc ja też jak pacjent na przykład... Tak jest rzadko, ale jeżeli pacjent nie do końca zgadza się z moim pomysłem na leczenie, to zalecam, to proszę pójść się pokonsultować do innych specjalistów i najwyżej pan do mnie wróci albo nie, bo musi być też ta chemia z lekarzem i jeżeli pacjent od początku wychodzi
sceptyczny do leczenia i jest taki raczej na nie, no to od początku powiem, że będzie pod górkę. Jak pacjent od początku w dniu montażu aparatu pyta, kiedy to ściągniemy, bo to już mi przeszkadza strasznie, to leczenie będzie szło pod górkę. I bo tu nastawienie jest bardzo ważne. Jak ktoś czeka na swój montaż aparatu, tutaj mieliśmy przed chwilą Julię, która skomentowała, że zadowolona jest bardzo z leczenia, ona jak zrobiłam jej odbudowy zębów i montaż aparatu, to ona po prostu była w niebo wzięta, bo w końcu spełnia swoje marzenie na piękny uśmiech. I takie podejście jest zupełnie inne niż pacjenta, który niestety jest po kilku leczeniach i to jest jego ostatnia deska ratunku albo kolejny ortodonta, jeszcze najdroższy z nich wszystkich i teraz ja już się leczę miesiąc, ale tak naprawdę, proszę pani doktor, się leczę szósty rok. A ja mówię, ale jaki szósty? Pani się leczy miesiąc. Nie interesuje mnie te poprzednie 5 lat, ja leczę pana tutaj, tu i teraz i my się leczymy miesiąc, więc bardzo ważne jest też podejście pacjenta, jak jest nastawiony do leczenia. Tak, tak. Tu też widzę komentarz pani Mai Ludwickiej, która mówi, że 90% pacjentów nie słucha zaleceń, a gdy słyszy, że leczenie jest długotrwałe, to rezygnuje. No to jest właśnie też tak, myślę, że tak często jest to, co powiedzieliśmy wcześniej, że wiele osób chce iść na łatwiznę. Pójdę raz do osteopaty, pójdę raz tutaj aparat założę, pójdę raz sobie zrobię nakładki i najlepiej za 3 miesiące niech to wszystko będzie naprawione, co się psuło przez wiele, wiele lat. I to jest, wiesz, tutaj mówię o bruksizmie, ale może to do każdej jednostki chorobowej albo jakiegoś zaburzenia hormonalno-pierwiastkowo-lifestyle'owego tyczy. Nawet teraz może powiedzieć, że leczę się pod twoim skrzydłem i też mam jakieś tam zalecenia. Też myślę sobie, kurde, ciągle pijawek nie zrobiłem albo ani nie morsowałam ani razu, ale wiem, że codziennie biorę zimne lodowate. Zima się kończy. Zima się kończy. A zima się kończy, ale wiesz, akurat ja nie mam nic. Przyjdzie kwiecień, a ty powiesz, uff, dobra, za rok. Pomorsowane. Ale codziennie, ale powiem ci, że co rano myślę sobie o tobie, jak biorę zimny prysznic, bo biorę lodowaty prysznic i wszystkich moich współdomowników do tego zachęcam, zaciągam na siłę pod ten prysznic. Mówię, jak ja biorę, to dlaczego ty masz nie brać? No i to jest wspaniałe, bo jednak na początku jest strasznie, wiadomo, ja swoje pierwsze wejścia miałam kilka lat temu, ale to nie jest przyjemne, jak ktoś codziennie ich nie bierze, to później wypada z tego rytmu i jak jest zima, bo jak jest lato, to super, każdy chce brać lodowate prysznice, ale jak jest zima, wstajesz rano, jest jeszcze ciemno i ty masz lodowaty prysznic, to ja naprawdę, to jest duża siła charakteru, jakby siła, może nie siła, ale ćwiczenie charakteru, żeby jednak się postawić i oddychać wolno, jednak nie tylko zlać się szybko, tylko jednak schłodzić to ciało, a nie tylko spłukać szybko. I wiesz, ja też pracuję na co dzień nad tym i też widzę, że pewne rzeczy robię, pewne rzeczy nie robię. Teraz jest taka pogoda, te spacery godzinne, na świeżym powietrzu kiepsko mi wychodzą. Wiesz, ale za to ćwiczę. No, wiesz, i każdy ma swoją historię, każdy ma swojego mentora nad sobą i lekarza, czy diagnostę, który terapeutę, który nas prowadzi i trzeba sięgać jak najwięcej, wiesz, dlatego ty mnie tak fascynujesz, bo ty tyle ciekawych osób zapraszasz na te live, tyle masz, mówisz, że jesteś dietetykiem i znasz się na suplementacji i diecie, ale jak dla mnie, ty się znasz na po prostu zdrowym stylu życia i trybie życia i to jest cudowne i tak się powinni ludzie szkolić, czy lekarze, czy diagności, też staram się, widzisz, też mówię o suplementacji, też mówię o osteopatii, też mówię o tych okularach czerwonych, bo wiem, że blokujących niebieskie światło, to wszystko ma duże znaczenie ze sobą, bardzo duże, integralne. I kiedyś mówi się teraz, nie kiedyś się mówi, mówi się, że lekarz im będzie lepszy, im będzie bardziej wąsko specjalizacyjny. Są teraz chirurdzy, może chirurg jest jedynym chyba tak naprawdę wyjątkiem tutaj, bo tutaj nie ma szerszego patrzenia być może na całe ciało ludzkie, bo ma do zoperowania po prostu rękę. I chirurg ręki być może będzie super w leczeniu urazów ręki. Ale każda inna specjalność według mnie właśnie nie powinna się wąskotorowo zawężać do tylko swojej specjalności, tylko się jednak rozszerzać na inne specjalności. I to tak jest. Jak Leonardo da Vinci, który był specjalistą w wielu dziedzinach, a nie tylko w jednej dziedzinie.
I szukamy takich lekarzy, którzy mają otwarte oczy na inne metody terapii, nie tylko na swoją i tą, którą został nauczony na studiach, bo mówię tutaj wszystkim wobec, na studiach absolutnie nie uczą nowoczesnego podejścia do zdrowia, do życia. Uczymy się z przestarzałych książek, które były napisane kilkadziesiąt lat temu, 100 lat temu i mało jest pasjonatów, którzy uczą studentów. Bardzo mało jest osób. Zazwyczaj na uczelniach są osoby, które robią swoje stopnie naukowe dla swojej kariery albo po prostu zostali na uczelni i nie do końca może fascynują się tym, co do końca robią. Różne są pobudki. Natomiast dlatego bardzo ważne jest, żeby jednak później poszerzać tą wiedzę już po skończonych studiach. Powiedz mi, jak pozbyłaś u swoich pacjentów szumów usznych? Jak to zrobiłaś, że oni już ich nie mają? Bo pojawili się tutaj tacy w komentarzach. Szumy uszne wynikają z... Wiesz co, one wynikają... Jest kilka to teorii. Mamy staw skroniorzuchowy położony bardzo blisko ucha wewnętrznego, w którym mamy tętnicę bębenkową na przykład, która takie szumy uszne może dawać. I ten taki szum może rzeczywiście poprzez tą kompresję w stawie skroniorzuchowym być wyczuwalny. I to jest jedna z teorii. I tutaj pozbycie się tej kompresji w stawie skroniorzuchowym też może redukować. Natomiast problem pisków i szumów usznych to jest taki problem tak naprawdę nie tylko stomatologiczny, po prostu problem laryngologiczny i tutaj nawet badania naukowe jednoznacznie nie mówią, że jest to problem stawowy na przykład. Jest to ciągle bardzo badany mocno temat i nie ma jednoznacznej odpowiedzi, która mówi, że to jest na pewno to i koniec, kropka. Jeszcze jakbyś mogła powiedzieć takie twoje doświadczenie z pracy, pacjentów, którzy podejrzewasz, że mieli problemy ze stawem skroniowo-brzuchowym, jakich dolegliwości się pozbyli? Jakich się pozbyli? Nie zrozumiałam. Dolegliwości. Jakich dolegliwości się pozbyli? O, już mówię. Przede wszystkim napięcia w karku. Pacjenci, którzy zaciskają zęby w nocy, którzy pracują mocno mięśniówką w nocy, mają bóle karku, bóle całej obręczy barkowej, mają bóle w krzyżach. Tu bardziej już mówię o terapii ortodontycznej, gdzie wada zgryzu wpływa na wady postawy. Pacjenci, bóle głowy przede wszystkim najbardziej chyba znamienne, których się pacjenci pozbywają. Mówi się o to, że migrenowe bóle głowy. Oczywiście to nie są migreny. Migreny mają podłoże naczyniowe i absolutnie nie, leczeniem stawu nie leczymy migren, leczymy napięciowe bóle głowy, które są związane z napięciem mięśni stawu skroniowo-brzuchowego. Kolejne, nadwrażliwość zębów, która wcześniej podczas tego, gdy pacjenci mocno zaciskali zęby, dochodziło do powstawania recesji dziąsłowych, ponieważ jeżeli pacjent zaciska mocno zęby, dodaje do układu jakiejś tam energii. Ta energia w układzie nie ginie, wiadomo, zęby nam się nie łamią, ale coś z nim musi się stać. Wtedy albo dochodzi do powstawania ubytków klinowych, przyjkowych, niepróchnicowego pochodzenia, albo dochodzi do recesji dziąsy uogólnionych. Teoria, gdzie się mówiło, że tak naprawdę szczotkowanie twardą szczoteczką powoduje powstawanie takich ubytków przyjkowych, jest teorią bardzo już przestarzałą. Oczywiście są takie przypadki, pewnie, na pewno, natomiast bardziej już wiemy, że jest to kwestia zgryzu, a nie kwestia tego, że ktoś ma złe nawyki higieniczne. Co jeszcze? Bóle głowy, bóle karku, kręgosłupa. Czyli zdarzyło się też takie, że gdzieś tutaj pojawiały się napięcia, później zniknęły? Wiesz co, no to bardziej cała obręcz barkowa, tu raczej nie. Natomiast na pewno mięśnie podpotyliczne, mięśnie karku, bóle kręgosłupa na pewno również, jeżeli chodzi o terapię ortodontyczną. I to są takie główne powody. A jeżeli chodzi o całe ciało, zdarzyło się tak, że ktoś na przykład mówi, lepiej mi się chodzi, nie wiem, nogi są tej samej długości, bo u mnie na przykład jedna noga jest krótsza przez to, że doszło do kompresji w stawie skroniowo-brzuchowym. Czy gdzieś tutaj zauważyłaś, wiesz, takie nieoczywiste rzeczy? Wiesz co, tu bardziej powiedziałabym o terapii ortodontycznej, gdzie rzeczywiście wykonywane zdjęcia przed leczeniem ortodontycznym, a po leczeniu ortodontycznym powodują, że ten cały szkielet inaczej nam się układa i te przykurcze po wysłuchaniu
wyswobodzeniu się nam się normalizują. To jest to. Dwa, kwestia nawet tej lordozy, która jest pogłębiona przed, a po leczeniu już nie. Tu u pacjentów skryzowych bardzo to ładnie widać, którzy kompensują sobie swoją wadę zgryzu właśnie ułożeniem kręgosłupa. Ciekawa jestem, co u mnie stwierdzisz, bo ja mam wrażenie, że ja mam tyłozgryz, że mi się cofa żuchwa do tyłu, a Alicja mi powiedziała, że mam pogłębioną lordozę, bo jej się nie podoba, jak mam kręgosłup, wiesz, schowany między mięśniami. Fakt, ja robię dość dużo martwych ciągów, przysiadów ze sztangą i od zawsze miałam te mięśnie bardzo mocne, ale one mogły się też takie ukształtować pod wpływem pogłębionej lordozy, to jest prawda. Mogą, na pewno. Tu ktoś pyta o napięcia i ból pleców po zdjęciu aparatu. No, słuchajcie, właśnie to jest to. Oczywiście może aparat ortodontyczny spowodować jakieś tam leczenie, które nie do końca poszło tak, jak miało pójść. Może spowodować problemy, bo skoro możemy leczyć problemy, to możemy to się potęgować. Natomiast też wiele osób, na przykład kończymy leczenie ortodontyczne, mijają 2 lata albo 3 i pacjent zgłasza się na kontrolę, że ma tu bóle i odkąd skończył leczenie ortodontyczne ma tu bóle. Ja mówię, od kiedy? Od pół roku. Ja mówię, no ale jesteśmy prawie 3 lata po skończeniu leczenia ortodontycznego. Czy coś się innego jeszcze może zadziało w tym pana życiu? Bo czy może rozwód, nie wiem, ciężej w pracy? No, no tak, no ostatnio bardzo ciężko coś, mam stresujący tryb życia. No i widzicie, no i to jest tak, że nie łączymy bardzo często tego, że są pewne rzeczy oczywiste, jak start i koniec leczenia orto, ale są też rzeczy nieoczywiste, czyli nasz tryb życia, sytuacje w życiu, które powodują, że cały nasz organizm się troszeczkę sypie, napina w złych miejscach, w których nie powinien. Nie? No dobrze, wydaje mi się, że temat został przerobiony, chyba że jeszcze macie tutaj jakieś pytania do stawu skroniowo-żuchwowego, bo jeżeli chodzi o leczenie ortodontyczne, to mamy tutaj z Moniką ogromnie długiego live'a, prawie 2-godzinnego. Dzisiaj dołożyłyśmy temat bruksizmu i mam nadzieję, że temat dobrze wybrzmiał, to znaczy, że wiecie o tym, że bruksizmu nie leczy się jakąś nakładką, czy nie leczy się poprzez odbudowę zębów, bo bruksizm to jest coś, co wynika z całości. Po prostu to nie jest kwestia tylko tego, że tam ząb nam nie pasuje. Tak, czyli mamy tak naprawdę kilka rzeczy. Jeszcze podsumujmy, żeby każdy tutaj to usłyszał, wybrzmienie. Na pewno oczywiście kwestia stomatologa, który zdiagnozuje nam, jaki mamy problem. Czy jest to problem mięśniowy, czy jest to problem stawowy, czy jest to być może problem jeden i drugi. Czy jest to tylko terapia, czy tylko terapia ewentualnie szyną i całym gamą rzeczy, o których zaraz powiem, wystarczy, czy jednak trzeba przedsięwziąć odbudowy zębów, leczenie orto, bądź leczenie protetyczne. Czy szynoterapię. Kolejna rzecz, to jak śpimy, to co suplementujemy, żeby nam się lepiej spało, to w jakich pomieszczeniach śpimy, czy w danych porach chodzimy spać, takich samych, czy śpimy w zimnym pokoju, czy nie, czy wcześniej przed pójściem spać się wyciszamy, czy nie oglądamy telewizji, czy nie naświetlamy się światłem niebieskim, czy jesteśmy ogólnie zdrowi i nie mamy jakichś dużych problemów zdrowotnych, które rzutują się na naszą jakość snu, czy nie mamy nieleczonej depresji, która również wpływa nam na odczuwanie naszego bólu, czy nie mamy diety, która powoduje nam stany zapalne w jelitach, albo nie mamy pasożytów, które powodują nam stany zapalne w jelitach, co bezpośrednio rzutuje nam się na gorszą jakość snu, co ewidentnie rzutuje się nam na epizody bruksizmu albo na po prostu bruksizm czynny. To, czy chodzimy do fizjoterapeuty, który nasze przykurcze mięśniowe rozpracowuje, osteopaty. No i to tak z grubsza to tyle, nie? No dobrze, ja tutaj widzę jeszcze mnóstwo fantastycznych komentarzy pod Twoim adresem, Monika. Pacjentów, którzy byli u Ciebie, pacjentów, którzy chcieliby zostać Twoimi pacjentami. Padło też pytanie o koszty. No to z Wami się można też kontaktować. Jakbyś na koniec jeszcze mogła powiedzieć, gdzie Was znaleźć, jak się z Wami kontaktować, skąd macie pacjentów, czy trzeba przyjechać na pierwszą konsultację, czy można online się skonsultować.
Jeżeli chodzi o konsultacje, mamy konsultacje na miejscu, oczywiście najbardziej preferowane, bądź konsultacje online. Od razu mówię, że jeżeli ktoś jest pacjentem stricte stawowym, no to konsultacje online nie wchodzą za bardzo w grę, bo ja muszę pacjenta zbadać. I tutaj mogę ewentualnie pacjenta pokierować na konsultacje plus jakieś rozpoczęcie leczenia, jeżeli coś jest ewidentnego, kanałówka do wykonania, higienizacja i tak dalej, i tak dalej. O, Dawid, pozdrawiam. Natomiast cudownie, pani Makawej, no nieważne. Natomiast takich pacjentów zapraszamy już na wizyty u nas na miejscu, bo bez badania stawu niestety same zdjęcia i zdjęcia rentgenowskie nam nie pomogą. To jest raz. Dwa, konsultacje na miejscu. Trzy, jesteśmy na koncie Unident Union, więc mamy w bio wszystkie do kontaktu środki, czyli i telefon, i stronę internetową, przez którą można umówić konsultacje. Można sobie przejrzeć przez oczywiście i na Unidencie, i na moim koncie dr Dyry Monolej. Sporo metamorfoz, może ktoś odnajdzie tam siebie podobnego i się zainspiruje, bądź nie. No Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. tyle. Dziękuję również. Znowu kawał wiedzy. Widzę, że live wielu osobom się spodobał. Mam nadzieję, że po dzisiejszym live'ie wiele rzeczy zostało rozwianych, że to nie wystarczy sobie tylko jedną nakładkę, jeden masaż, jedno spotkanie z ortodontą, z fizjoterapeutą, tylko trzeba przez cały czas działać, przez cały czas pracować. Im jesteśmy starsi, tym więcej tego sobie w życiu już uzbieraliśmy, być może więcej dysfunkcji i tym bardziej złożony będzie to proces, ale nie należy się poddawać i trzeba wyznaczyć sobie cel, mieć tego swojego przewodnika, na przykład dr Monikę Olejniczak i iść w tym kierunku. Pytam, widzę, czy można leczyć się na ratę. Oczywiście w systemie Medi Raty pracujemy również. Nie mamy samych VIP-ów. Leczymy kilkuset pacjentów aktywnie, około 500 ortodontycznie teraz. I absolutnie nie lubię takich komentarzy. Bo to nieprawda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dobranoc. Do zobaczenia.